Rok 2018 ledwo się zaczął, a już się sporo dzieje w tej branży. Jedno jest pewne, nigdy nie można narzekać na nudę. Ewelina Bukowska, zapraszam na przegląd newsów ze świata transportu. Pod koniec zeszłego roku w internecie pojawiły się informacje o tym, że Waberer zostawił kilkaset swoich ciężarówek na polach. Temat wywołał w sieci spore emocji. Nasza węgierska dziennikarka postanowiła sprawdzić, co stało za decyzją firmy. Okazało się, że Waberer zdecydował się na takie rozwiązanie, ponieważ wielu kierowców realizowało przed świętami dostawy do krajów Europy Zachodniej. Ciężarówki nie miały jednak ładunków na trasy powrotne. Waberer postanowił więc zostawić ciężarówki w Belgii i Holandii, kierowcy zaś zostali przewiezieni autobusami do domów. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy mogli spędzić czas z rodziną, a Waberer nie miał pustych przebiegów. Jak oceniacie postępowanie Węgrów? Czy waszym zdaniem to był dobry pomysł? Sąd odrzucił roszczenia tyrolskiej kasy chorych, która pozwała austriackiego przewoźnika zatrudniającego kierowców z Czech i Polski. Przedsiębiorca opłacał za nich składki w swoich zagranicznych oddziałach. Sprawa dotyczyła 600 kierowców, którzy, choć zatrudnieni w swoich ojczyznach, operowali w Austrii. Tyrolska kasa chorych żądała 13 milionów, ale sąd administracyjny przyznał rację przedsiębiorcy. Wyraźne podwyżki myta we Włoszech. Na niektórych drogach trzeba liczyć się teraz z dwucyfrowym wzrostem. Choć myto wzrosło średnio o niespełna 3%, podwyżki na niektórych autostradach będą bardzo odczuwalne. Dwucyfrowy wzrost można zaobserwować na odcinkach A5, A24 i A25. Tak drastyczna zmiana została uzasadniona przez sąd i uwzględnia korekty opłat, które mają na celu spłacenie przez zarządcę trasy wydatków z ostatnich lat. Na innych włoskich drogach myto wzrosło jednak nieznacznie, a żadnych podwyżek nie było m.in. na A33, A18 i A21. Na koniec chciałabym Wam przypomnieć, że 6 stycznia to jedyny dzień świąteczny, w którym w Polsce nie obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton. Utrudnienia pojawią się jednak w kilku innych krajach. Gdzie dokładnie? Sprawdźcie artykuł, do którego link znajdziecie pod filmem. Tymczasem żegnam się z Wami, zachęcam do zostawienia komentarzy i udostępnienia naszych materiałów. Nie zapomnijcie też o subskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Transinfo.